Siemano z rana, jak to mówi nawet i papież ostrości o godzinie 17, kiedy zaczynam z nim rozmawiać. Wysłał mi jakiś czas temu parę rzeczy. Mam ze sobą opakowanie, a w nim tak, instrukcja, karteczka jest na samym początku nagrania. Takie wyzwanie, które naśladuje One Chips Challenge. To też jest chips i buteleczka. Niestety jest tutaj calutka zamknięta w opakowaniu, powiedzmy, ale się rozlała. No niestety. Extreme Chili Bites. No i wygląda tutaj, że chwalą się o mocy 2,2 miliona SHU. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Jakieś orzeszki. Rozmawiałem z papieżem i nic mi nie wspomniało o orzeszkach, a i tak dawałem mu wszystkie zdjęcia. Z tego, co mi wytłumaczył, z zasad i reguł tego challenge'u, jeżeli chcę zrobić cięższy poziom, to najpierw otwieram tutaj tą rozlaną buteleczkę. Niestety nie wypiję z niej, tylko będę musiał jakoś, nie wiem, wylizać to albo, no nie wiem, jakoś to ogarnąć. Nie wiem, co zrobię z orzeszkami. Chyba na samym końcu je, nie wiem, zjem. A chips to zasada taka, że jemy chipsa. Znaczy najpierw polewamy, bo chcemy tą cięższą wersję zrobić. Znaczy polewamy. Spróbuję to wypić, jakoś zlizać, tak jak już powiedziałem. Z chipsem jest tak, że wkłada się go do ust na 5 sekund, a potem się go, znaczy nie, na 10 sekund bodajże. Na 10 sekund go wkłada do ust, potem się go zaczyna jeść, a potem się oczekuje 5 minut. Nie, a później dorzucę orzeszki. No więc tak. No to jest zapieczętowane naprawdę. Gdy to teraz otwierał, jest, no jest niestety uszkodzone w środku. Że jak zacznę to lizać, to powiedzmy, że challenge chyba się już zacznie w jakimś tam stopniu dla mnie. Jak to się stało? No, bardzo fajnie, że dno tej fiolki jest, no po prostu odpadło. Jest tutaj na dole. Kurczę. Dobrze, że się nie poczaskał jakiś w dziwniejszy sposób, ale no dno odpadło. Kurczę. Się tu nie nożyczkami wyciągnę. Niestety w takim stanie przyszło do mnie. Nie wiem, jakoś to otworzę. No śmierdzi ekstraktem. To na pewno. Nie, no ciężko to będzie zrobić. Nie wiem, co z orzeszkami, nie wiem, na przegrychę. No, całe to jest w sosie. Jakby to zrobić? Chipsa sobie też otworzę. Sprawdźmy, czy to będzie jakiś hardkorowy challenge. Czy będzie kiepsko. Chips jest. Tam jeszcze taki mały okruszek. Chociaż szczerze mówiąc, ten okruszek dopiero teraz go łamałem. No troszeczkę bajzel, ale no. No nic, no postaram się jakoś to zrobić, no ale... No chyba sobie sos, nie wiem. Ciężko będzie go dorwać, no. Tam zlizać to jeszcze spoko będzie, ale tu... Jeszcze sobie język mogę pociąć. Dobra, no to ten sos, nie wiem.
Szkoda jest poczaskana butelka. Czy to jest ostre? Mi się tylko nie przeciął. Nie wiem. No, trochę piecza, nie powiem. Tutaj spód. No, na język. Gdzieś tam siada. No to co? Próbujemy, jak to jest pyszne. Chociaż czuję na języku takie małe żyletki. Wyczyszczone. Szkoda, że nie mogłem wypić normalnie. No, jakaś ostrość jest. Co, to może chips? Poprawimy to orzeszkami. Czuć ostrość, a nie jest jakaś duża. No to co, teraz chips jakieś 10 sekund w ustach. Albo go spróbuję wam go pokazać. Tak wygląda. Paluchy uwalone, akurat była chwila czasu, wcześniej trochę padała, tak to się czasem trzeba ubrudzić. Dobra, to one chips, 10, 5 sekund, 10 sekund w ustach i 5 minut aftera, więc zobaczymy. Myślę, że dłużej, ale po tym sosie to jest taki prawie bez smaku. To jest jakaś kukurydziana nuta weszła. I ten proszek się dostał. Zjedzony całe. Więc 5 minut. Aftera. 5 minut aftera. Język piecze. To na pewno. W smaku taki średniawy. Nic specjalnego. Teraz chyba przebija trochę ostrość tego sosu. Zobaczymy. Język trochę dostał, nie powiem. Jakoś na język siadło. W internecie w ogóle jest bardzo małe info o tym chipsie. Znalazłem tylko jedną grafikę. Więc nie za dużo. Inne opakowania też były takie, nazwijmy to, bardzo podobne do jakichś takich no-name'owych. Tyle w tym temacie. To akurat papież podpisał. Chłopaki z Crazy Home Production akurat jedli tą wersję chipsa, tylko bez tej fiolki. I tam poleciał mały puff, z tego co kojarzę. Ślina się zrobiła, o. Muszę teraz przełykać. Muszę się wyluzować. Smakowo? Słaby. Naprawdę nic specjalnego. Ciekawe co z orzeszkami. Na poprawkę. Mam tu 2 minuty. Dzięki za suby, za lajkowanie, za oglądanie. Mam nadzieję, że ostatni filmik z ciastkami wam się podobał. Bo dla mnie był dość mocny. To na pewno. Chociaż ciastka były smaczne. To na pewno. Jak zwykle bez chusteczek, bo po co? Na ustach ta ostrość jest.
Nie mogę się doczekać orzeszków. Może będą troszeczkę smaczniejsze. No, no takie przetrzymanie. Chyba troszeczkę chyba mocniejszy niż ten One Chip Challenge, ten oryginalny od Pakui. Tak mi się przynajmniej kojarzy. No, ten jest chyba troszeczkę mocniejszy. Trochę nakruszyłem. Dawajcie orzeszki. No. Extreme Chili Bites. Niestety nie dojechała cała. No, jeszcze ponad minuta. Ale teraz już ta ostrość zaczyna spadać w ogóle. Chwilę wcześniej była taka mocniejsza dość. Nie, no nie, nie jest za ostre. Chociaż chłopaku widziałem, że puff poleciał u Sanego. Myślałem, że to będzie trochę mocniejsze. Więc teraz co? 20 sekund. Spróbujemy orzeszki. Nie wiem, czy tam oczekiwać kolejne 5 minut. Zobaczymy, co się będzie działo. Po orzeszkach. No, można już. Na strzała. Oby były smaczne. Kurczę, z tym podkładem po tym chipsie teraz nie czuję prawie większej w ogóle różnicy w ostrości. A smakowo wolałbym mieć te orzeszki niż tego chipsa. Może po prostu 2 minuty było czekać. 2 minuty, 2,5 połowy tamtego czasu i daj sobie spokój, bo tu raczej się nic nie wydarzy. Chips. Dla innych ludzi zainteresowanych ostrością, no mógłby być lekko ciekawy. Fajnie, że na pewno cena jest jego niższa niż w wersji od Pakui. A mocą na pewno nie jest jakiś właśnie ani taki masakrator. A na pewno wolałbym tego jeść na przykład pod względem dostępności i kupowania chipsa niż całego tego od Pakui, którego twierdzę, że jest przereklamowany. Tak jest moje zdanie. A tu? No tu się raczej nic nie wydarzy. W smaku? No jakoś tak średniowo bym powiedział. To nie są pyszne rzeczy. Jak są ostre, no chociaż nie wszystkie, nie wszystkie na pewno. Mały katarek. No. Tutaj oczywiście w tym proszku Carolina Reaper, Jolka. No i co? No. Trinidad, bo jeszcze bym pominął. Ale sam challenge dla mnie, no z jednym chipsem. No nie jest za mocny. Nie jest za mocny. Ile tu? Minuta 40. Nie. Nie ma sensu czekać. Się nic nie wydarzy. Widzimy się następnym razem. Jakby ktoś miał wanki okazję go spróbować, no to myślę, że może być jakieś mleko zaraz po zjedzeniu tego chipsa. No ale mi się to raczej tak nie zdarzy, więc widzimy się następnym razem i dzięki, że oglądacie moje filmy. Na razie.